Witam szanownych Państwa. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o gitarze Washburn WIN14, ale tak okiem serwisanta. Gitarka jaka jest, każdy widzi. Jest mnóstwo filmików na ten temat i specyfikacji w internecie. Ja nie będę omawiał tutaj szczegółowo, powiem tylko tyle, że gryf jest klonowy najprawdopodobniej. Widzę po zdartej farbie. Podstrunnica palisandrowa, lipowe body na wzór Gibsona Les Paul. I to by było tyle. Resztę możecie sobie Państwo znaleźć w internecie. Posłyszę się w tym momencie ściągawką malutką. Opis gitary pochodzi ze strony gitarownia.pl. I tak. Gitara elektryczna Washburn WIN14 dedykowana jest dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Zgoda. Mimo swej niskiej ceny spełnia dość wysokie wymagania i z pewnością zadowoli osoby bardziej doświadczone, szukające taniego, lecz przyzwoitego instrumentu. Zgadzam się z tym. Jest to prosta, bardzo łatwa w eksploatacji konstrukcja o menzurze gibsonowskiej. Wyposażona w mostek Tunomatic, który nie sprawia żadnych problemów z wymianą strun, regulacją, stabilnością stref. Całkowicie się z tym zgadzam. Jest to najprostsza konstrukcja gitarowa. Nie powinna sprawić żadnych problemów. Dalej ciekawe. To, co odróżnia WIN14 od innych gitar w tej kategorii cenowej, to szereg drobiazgów, których nie sposób pochwycić na zdjęciach, a są szczególnie ważne. I teraz się ciekawe zaczyna. Przykładem jest tu jakość nabicia i wykończenia progów. Zarówno strój w pozycjach, jak i dokładne doszlifowanie krawędzi progów występują tu na ponadprzeciętnym, jak na tę kategorię, poziomie. Proszę Państwa, robiłem w tej gitarze szlif progów. Całkowicie się zgadzam z opisem ze strony gitarownia.pl. Naprawdę progi bardzo twarde, stalowe. Dosyć ciężko się obrabiało. Palisandrowa podstrunnica. No dosłownie kilka trzeba było podszlifować. Przypuszczam, że to pod wpływem czasu i różnicy temperatur. Tak się zrobiło, że po prostu po latach coś tam gdzieniegdzie wyszło. Ale naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony jakością progów i w ogóle nabicia. Dalej. Gitara nie straszy niedociągnięciami estetycznymi, nie przeraża powyginanym we wszystkie strony gryfem. Zgoda. Spełnia wszystkie wymagania, jakie powinien spełniać tani instrument dla ambitnej osoby początkującej lub średnio zaawansowanej. Z pewnością nie zniechęci do gry i posłuży latami. Proszę Państwa, zgadzam się w tym w 200%. Gitara na pewno nie zniechęci do gry, a oddana w dobre ręce po kilku latach, no naprawdę fajnie to wygląda, fajnie się czuje, gryf cieniutki, na pewno nie zniechęci do gry. I to było w zasadzie tyle. No, dźwięk nie miałem okazji porównać, jaki był, bo była do mnie gitara dostarczona bez strun. Wymieniłem przetworniki na Twistle HVX. Wyekranowana folią miedzianą, nie widać teraz. Fajnie to, nie ma żadnych szumów, nie ma brumów, elegancko wszystko. I może zapraszam na krótką próbkę możliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.
Cóż za cisza. Proszę Państwa, i jak to moja świętej pamięci babcia mawiała, heavy metal i ciężki rock mają tą zaletę, że po wysłuchaniu tego człowiek docenia ciszę. Tak słowo o samych pick-upach and twistel. Tutaj jest założony secik. Przystawki mają dosyć wysoki sygnał, 12 kiloohmów. Bardzo łatwo się wprowadzają w przester. Ale są dosyć takie jeszcze na przesterku słychać dźwięki w akordzie, w miarę, także podoba mi się brzmienie tych przystawek. Także to jeszcze tyle chciałem dodać. Pozdrawiam, do zobaczenia.